Państwa bardzo prosimy, żeby Luna... Bardzo dużo ludzi było.
Obraz został przejęty. Za chwilę po ustawieniu ołtarza, po ustawieniu obrazu na tronie nad głównym ołtarzem ksiądz kardynał metropolita wrocławski okadzi obraz. Wspólnie śpiewamy apel jasnogórski. Thank you.
Słowa Bożego. Pan z wami. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Jud. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego. Kardynałem Kurbinowiczem, biskupami pomocniczymi, duchowieństwem, rodzinami zakonnymi i ludem Bożym witam w jasnogórskim obrazie Boga Rodzicę, Królową Polski, Matkę umiłowanego narodu oraz powierzam jej troski i nadzieje wszystkich. Jasnogórski największy skarb. Umiłowani, dzieje się rzecz wielka i święta. Wraz z
wizerunkiem jasnogórskiej Pani, który to wizerunek przekazujemy w dłonie, w ramiona ojcowskie arcybiskupa metropolity wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza. Wraz z przekazaniem tego obrazu, wiernego odbicia cudownego wizerunku Matki Królowej Narodu, ona w sposób szczególny przybywa do tego miasta Wrocławia, do tej archidiecezji. Ona sama, błogosławiona Boga Rodzica Maria. Od 600 lat my, Paulini, jesteśmy na Jasnej Górze świadkami wielkich spraw. W tym szczególnym miejscu zawierzeń doświadczamy, aby stale na nowo przejmującej do głębi prawdy, że nikt inny nie został tak wprowadzony w misterium Chrystusowego odkupienia, jak Maria. Nikt też inny, jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł II w swej pierwszej encyklice, nikt tylko jak ona potrafi nas prowadzić w te niepojęte przestrzenie i zbawczy dramat Jezusa, przemieniające spotkanie z Nim. I to jest jej wspaniałe, wielkie zadanie i uzasadnienie, dlaczego przybywa, aby odwiedzać parafię po parafii w tej archidiecezji. Przez jej macierzyńskie pośrednictwo przybliża się do nas odwieczna miłość Ojca Niebieskiego, wypowiedziana w Synu, w Jezusie Chrystusie, którego posłał Ojciec na świat, aby wszyscy mogli być zbawieni. Dlatego Maria, Matka Jezusa, musi się znajdować na wszystkich drogach życia i działania Kościoła. Dlatego też Kościół Święty w Polsce podejmuje tą wielką akcję duszpasterską, aby ona przechodziła od diecezji do diecezji. Przygotowywała serca nasze, serca Polaków, te wygłodniałe i wypustoszone przez poprzedni system, otwierała na Chrystusa, na Jego prawdę, łaskę i dobro. Przybywa Maria, aby nawiedzać Wrocław, archidiecezję wrocławską. Mając na uwadze to jej wspaniałe, wielkie, zbawcze pośrednictwo, zapytajmy, a czego my, może Paulini, oczekujemy od was, umiłowani Dolnego Śląska, Ludu Boży? Po pierwsze, nasza prośba jest taka, abyście wszyscy od dnia dzisiejszego w modlitewnym skupieniu wpatrywali się w tej wspaniały, święty, majestatyczny wizerunek błogosławionej Boga Rodzicy Marii. Patrując się, przeżywajcie jej tajemnice radosne, bolesne, chwalebne. Przeżywajcie razem z nią i razem z Jezusem. Niech ona, Maria, was zachwyci, zaniepokoi, pobudzi do refleksji. Ona pomoże ci odkryć twoją chrześcijańską, naszą chrześcijańską godność i wielkość. Także nie będziemy się lękać wiary ani wstydzić Kościoła, ale będziemy dumni z Ewangelii. Wrocławianie, dumni bądźmy świętej Ewangelii, przynależności do Chrystusowego Kościoła. Druga wielka prośba. Od fascynacji i podziwu Matki Najświętszej, jej dobroci, jej wspaniałości, jej głębi, jej świętości, jej piękna bez grzechu, zwróćcie uwagę na siebie samych. Porównaj się z nią. Porównaj twoje serce i z jej serce. Jej oczy z twoimi oczyma. Jej dłonie z twoimi czynami. Jej życzliwość i zatroskanie wobec drugich swoją obojętnością. Jej wierność i miłość i prawość swoim charakterem i sercem. Zegnij wtedy kolana.
Wypłać przed Chrystusem brud grzechu. Proś, by podała Ci dłoń i dźwignęła Cię do nowego życia. Niech Cię poprowadzi przez konfesjonał do niewyczerpanych źródeł zbawienia w Chrystusie. Bo nawiedzenie to wielka praca i wielkie nawrócenie i wielkie powroty do Boga. Jakaś wielka, potężna przemiana w całej archidiecezji, w każdej parafii, w każdym domu i w każdym sercu. Trzecia nasza pokorna, gorąca prośba. Ludu Metropolii Wrocławskiej, zadeklaruj nieodwołalnie, że stajesz po stronie Chrystusa i Jego Świętej Matki, po stronie Ewangelii i Bożych przykazów. By była godzina deklarowania się. Zabierz jej, siebie i swoją rodzinę. Matka Boża przychodzi z pośpiechem, aby obudzić i ostrzec nas, że trwa wielka bitwa o Polskę. Tej bitwy nam przegrać nie wolno. Wszyscy muszą się włączyć w sprawę, czy przyszłość nasza będzie z Bogiem, czy bez Boga. Żyć bez Boga to straszna rzecz. To społeczność coraz więcej wzrastającej liczby przestępców, ludzi bez serca i bez miłosierdzia. Jednoczymy się przed z Matką Najświętszą w tej wielkiej sprawie o Chrystusa w naszym życiu i w naszych sercach. Maria nawiedza, by nas jednoczyć z Bogiem, by nas umocnić, by nas prowadzić do Jego serca, do Jego łaski, do Jego Kościoła. Zwróćmy uwagę, że od samego początku na Jasnej Górze w jedną nierozerwalną całość łączy się cudowny wizerunek Matki Najświętszej eucharystycznym stołem. Najświętszą Eucharystę i Tabernakulum. Ona również tu przybywa, aby dokonać tego wielkiego zjednoczenia, byśmy przez cześć ku niej, przez otwarte serce podziw jej wspaniałości i przywileju, przez prośby do niej, byśmy zjednoczyli się z Chrystusem Eucharystycznym. Niech ona nas prowadzi do zwycięstwa w Chrystusie. Ludu Boży, wrocławskiej archidiecezji. Resztę słów zostawiam Matce, bo ona najdoskonalej do Was przemówi, oby się tak stało. Dziękujemy Ojcu Generałowi za te słowa. W ten sposób skończyliśmy pierwszą... Witaj, Częstochowska Pani, serca Ci nasze niesiemy w dani. Polski Królowo i Matko Kościoła, usłysz, jak Dziadka Wrocławska dziś do Ciebie woła. Matko Boska Ciemnolica przybyła z dalekich stron. Sprawdy mi tu jego obcy, żeby każdy miał tu dom. Matko Boska ze szramami rady ducha zastępna. Krwawerą wydzielą ludzi, jeśli ścianą na kształt szram. Matko Boska, taka ludzka, naszą słabość sercem znasz. Tyle unieść trzeba w życiu, jak udźwignąć, naucz nas. Matko Boska coś zaznała, upokorzeń, gwałtów, krzyw. Tyś w oddechu ciepła cała, blask na rzęsach twoich drży. Witam Cię, Maryjo, cała młodzież naszej wrocławskiej archidiecezji. Jak to dobrze, że przychodzisz dzisiaj do nas. Tam, gdzie matka, tam jej syn. Mówisz do nas, czyńcie cokolwiek syn mój wam każe. Drogę do syna prowadzi przez ciebie. Ty ukazujesz nam, matko, swego syna. Zapraszamy cię, Maryjo, do naszej przepięknej katedry, matki wszystkich kościołów archidiecezji. Zapraszamy cię do naszych rodzin, do naszych szkół, uczelni i miejsc pracy. Przemów do nas, wypraszaj nam, Maryjo, łaski wytrwania w dobrym, wytrwania na drodze dekalogu.
Pomóż nam dobrze przygotować się do wielkiego milenium naszej archidiecezji, do wielkiego tedeumu wdzięczności za obecność Kościoła na naszej ziemi. I tak jak młodzież z całego świata na modlitewnym spotkaniu sierpniowym z Ojcem Świętym w Derbem ogłosiła swój manifest obrony życia Jego szacunku, tak i dziś my, młodzież już prawie 1000 lat istniejącej diecezji, ponawiamy tę gotowość do ochrony każdego życia, zwłaszcza zagrożonego. Dziś, Matko Życia, patrząc w Twoje zatroskane oblicze, na nowo podejmujemy apel Ojca Świętego, apel o szacunek względem człowieka stworzonego na obraz Boży. Pragniemy udoskonalać, uświęcać i rozwijać zarówno nasze życie osobiste, jak i życie naszych koleżanek i kolegów. Matko Życia, pomóż nam wytrwać w naszych pragnieniach i w naszej postawie godnej dziecka Maryi. Dziękujemy za te ważne słowa młodzieży. Niech Duch Święty rozpala serca młodych Dolnoślązaków, by umieli zachować swoje życie w czystości i świętości. Teraz do powitania podchodzą rodzice. Łączą się z tą delegacją naszej diecezji wszyscy, którzy są rodzicami w katedrze, poza katedrą, w całym naszym mieście. Przyjmijmy ich słowa jako nasze słowa, jako naszą deklarację. Z dawna Polski tyś Królową Marią. Radujmy się Twoim przybyciem i witamy Cię, Matko Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, w swym obrazie nawiedzenia w imieniu całej wspólnoty rodzin. 30 lat temu witaliśmy Ciebie po raz pierwszy w naszej archidiecezji, w naszych parafiach, w naszych domach. Wędrówka Twoja, Matko, po Dolnym Śląsku zostawiła ogromne owoce duchowe. Ożywiła i pogłębiła wiarę, zrozumienie dla sakramentu pojednania, wzrost pobożności eucharystycznej, sakramentalne uporządkowanie pobożności wielu związków małżeńskich, wzrost miłości w życiu społecznym i rodzinnym. W roku 1982 obraz nawiedzenia przebywał w naszej archidiecezji w ramach 600-lecia obecności Matki Bożej na Jasnej Górze. Skupiał wiernych na gorliwej modlitwie, zwłaszcza w intencji ojczyzny podczas trwającego wówczas stanu wojennego. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: doświadczenie historyczne wskazuje na to, że Maryja jest nam dana w swym jasnogórskim obrazie przede wszystkim na czasy trudne. Dzisiaj stajemy ponownie, Matko, przed obliczem Twoim i kierować się będziemy nasze prośby i modlitwy do Ojca Niebieskiego o przezwyciężenie czasów kryzysu i rozłamów, wszelkich niepokojów w naszych rodzinach, o budowanie przyszłości naszej Ojczyzny na trwałych fundamentach prawa Bożego. 15 października 1967 roku wraz z ówczesnym metropolitą kardynałem Bolesławem Kominkiem prosiliśmy naszą patronkę Dolnego Śląska, świętą Jadwigę, by u Trójcy Przenajświętszej wyjednała pokój, zgodę i braterstwo w ludzkiej rodzinie, społeczności i narodach. Dzisiaj tę prośbę ponawiamy. Mija 4. rok od odzyskania przez Polskę wolności i suwerenności. Stajemy u progu 3. tysiąclecia chrześcijaństwa. Zbliża się jubileusz 1000-lecia biskupstwa wrocławskiego. Chcemy godnie realizować zadania, jakie otrzymaliśmy w sakramentach chrztu i wierzbowania. Być chrześcijaninem i żyć po chrześcijańsku. Budować Kościół, który stanowimy my wszyscy,
i za który jesteśmy odpowiedzialni. Boże, za przyczyną Matki Królowej Jasnogórskiej prosić Cię będziemy o ożywienie w naszych parafiach grup, zespołów synodalnych, poradni rodzin, oaza rodzin, zespołów charytatywnych, grup modlitewnych. Dzieci są największym skarbem danym nam przez Boga. Upraszać Cię, Matko, będziemy o opatrzność nad nimi od samego poczęcia, o dobre i roztropne wypełnianie zadań przez rodziców, idąc za wskazaniami Ojca Świętego. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać. I sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wychowywać. Taki proces wychowania w rodzinie będzie skuteczny, owocny i ma swoje podstawowe znaczenie dla przyszłości narodu. Profesor Janusz Zaleski. Eminencjo księże prymasie, dostojni księże kardynale, nasz metropolito wrocławski, czcigodni księża biskupi, w historii państwa i narodu polskiego nie sposób zrozumieć bez chrześcijaństwa. Wartości chrześcijańskie i jego tradycja nieustannie towarzyszą w tysiącletnich dziejach państwa polskiego. Od wieków należną czcią Polacy darzą Bogu rodzice, zawierzając jej stawiennictwu swoje troski, kłopoty i radości. Czynili tak wielcy tego narodu. Uczynił tak, oddając Maryi Królowej Polski pod opiekę cały naród, król Jan Kazimierz w pamiętnych ślubach w katedrze lwowskiej. Jako wrocławianie, którzy czują się spadkobiercami lwowskich tradycji, z tym większą czcią witamy dzisiaj w granicach naszego miasta i województwa cudowny obraz Pani Jasnogórskiej. Wzorem lwowskich ślubów narodu Polacy w chwilach trudnych, ale i pełnych nadziei zawierzali swe losy Bogu Rodzicy. Uczynił tak prymas Chląd, kiedy to po latach okupacji naród przystąpił do odbudowy swoich zgliszczy wojennej zawierówki. Podobnie uczynił prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, przygotowując naród do milenium chrześcijaństwa w Polsce. To zawierzenie służyć miało przede wszystkim odnowie moralnej narodu. I dzisiaj taka odnowiona postawa potrzebna jest każdemu Polakowi. Dziś bowiem, jako naród wolny, stoimy przed wielkimi zadaniami zbudowania Polski silnej moralnie i gospodarczo. Mam nadzieję, że nawiedzenie naszego województwa, jak i diecezji przez kopię wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, stanie się dla wszystkich momentem refleksji nad losami własnymi całego społeczeństwa. Jako gospodarz tego województwa, jako reprezentant rządu wolnej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, rządu, który w ostatnim miesiącu zawarł tak ważny dokument jak Konkordat, witam Cię, Królowo Polski, w Twojej wielkiej podróży z nami w trzecie tysiąclecie. Panu Wojewoda składa kwiaty i za chwilę usłyszymy słowa powitania. Piękni nazywają Ciebie Czarną Madonną. My Polacy od wieków czcimy Twój jasnogórski obraz jako królową Polski. Przed Twoim obliczem najchętniej mówimy do Ciebie wargami lub sercem Matko. Matko każdego człowieka, Matko naszego narodu, Matko Kościoła. Dziś
pierwszego nawiedzenia, które zaczęło się na Dolnym Śląsku 10 lutego 1963 roku, minęło ponad 30 lat. Przychodzisz do nas w 12. niedzielę zwykłą w uroczystość męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, patrona tej katedry. Przychodzisz utrudzona całorocznym nawiedzeniem młodej diecezji legnickiej. Oblicze Twoje, Maryjo, jaśnieje radością na skutek serdecznego przyjęcia tamtejszego ludu Bożego, pracowitego duchowieństwa na czele z biskupem energicznie budującym nowe struktury powołanej przez papieża diecezji. Przed kilku godzinami, żegnając Ciebie w katedrze legnickiej, wypowiedzieli oni, duchowni i laika, swoją wielką wdzięczność za Twoją matczyną dobroć i z radością przekazali Twój wizerunek do Wrocławia. My, wrocławianie, cieszymy się chrześcijańską radością, że jesteś już z nami. Oczekiwaliśmy na Twoje przybycie, przygotowując się duchowo przez celebrację roku jagniżańskiego w całej archidiecezji. Radość nasza jest tym większa, że przybyłeś do Wrocławia w orszaku najdostojniejszych księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów z różnych diecezji polskich. Witamy ich bardzo serdecznie. Witamy serdecznie pasterzy Kościoła Świętego, ofiarnie służących krajowi i ojczyźnie, nie zważając na przykrości, jakich doznają od ludzi. Od tych ludzi, dla których ze smutkiem to stwierdzam, krzyż jest głupstwem albo zgorszeniem, a jako to radość, że mimo sianej przez tych ludzi wrogiej wobec Boga i Kościoła propagandy, ogromna większość narodu jest serdecznie przywiązana do Boga, Krzyża i Kościoła i do swoich umiłowanych arcypasterzy. Najdostojniejszym arcypasterzom dziękujemy stokrotnie za przybycie. Prosimy o wstawienniczą modlitwę za archidiecezję wrocławską i prosimy witam też ojca generała Paulinów jako stojącego na czele wszystkich stróżów jasnogórskiego sanktuarium. Witam naszą prześwietną kapitulę, papieski fakultet teologiczny i całe duchowieństwo. Witam Was, bracia i siostry, którzy tak pięknie wylegliście na ulicę naszego miasta, by napatrzeć się w oblicze swojej matki, która nie zawodzi. Maryjo, przez nas oczekiwana, znasz dobrze Dolny Śląsk. Znasz nasze miasto i wioski, spoglądasz bowiem na nas z licznych obrazów i figur maryjnych sanktuariów rozsianych po tej piastowskiej ziemi od wieków. Witamy Cię w stolicy archidiecezji, po królowę stolicy witać należy. Witamy Cię w mieście licznych kościołów, klasztorów i fabryk, wyższych uczelni, szkół, różnych typów, ważnych urzędów, miasta przemysłu i handlu. Witają Cię władze województwa i miasta. Witają Cię ludzie, którzy w paru latach demokracji dorobili się majątku. Ale przede wszystkim wita Cię, Maryjo, wielka liczba ludzi bogatych tylko wiarą, tradycją polską, ale nie majątkiem. Serca nasze są po staropolsku rozradowane Twoim przybyciem i dlatego wołamy tym zwrotem średniowiecza Salve Sancta Pars.
Chcemy Ci, Matko, na powitanie powiedzieć, że przez ostatnie 30 lat wiele się tu zmieniło. Odeszli do Boga spracowani wrocławscy biskupi i wielka rzesza kapłanów. To umierało bardzo wielu wiernych. Przeżyliśmy lata upokorzeń i arogancji systemu totalitarnego. Po latach nadziei i odważnej pracy odzyskaliśmy wolność i suwerenność. I dumni z tego jesteśmy. Przy Twoim, Matko, błogosławieństwie trzeba to powiedzieć. Powiedliśmy też do wolności kraje sąsiednie środkowej Europy. Oby ta odzyskana wolność była dla wszystkich pokojem i radością. Oby nikomu nie była krzywdą i rozczarowaniem. Jak to dobrze, Mario, że przyszłaś do nas bez złocistych koron, skromnie, jak służebnicy pańskiej przystały. Bo dzięki temu naucz nas ładu i porządku moralnego, bo groźnie rozrasta się w narodzie nędza grzechu, panoszy się bezczelność zła, bezprawia i przemocy, niszcząc i deprawując duszę narodu. Czasem ludzie nam mówią, że gaśnie nadzieja w ich sercach na lepsze jutro, bo my wolności nie nauczeni. Ufaliśmy, że będzie ona piękna, jasna, sprawiedliwa i jednoznaczna. Ostatnie lata pokazały, że trzeba wciąż jej się uczyć, że trzeba ją mądrze chronić, bo łatwo może od nas odejść. Cieszymy się nią, bo jest nam potrzebna wolność jak powietrze, lecz niektórzy zaczynają w nią wątpić, zwłaszcza gdy brakuje pieniędzy na życie, kiedy brakuje pracy, gdy widzimy jawną niesprawiedliwość, nieuczciwość, panoszące się cwaniactwo i nieudolne rozwiązywanie najpilniejszych problemów społecznych. Dlatego, Królowo Narody, chcemy widzieć w Tobie nie tylko strażniczkę naszych granic i opiekunkę naszej wolności, lecz nade wszystko opiekunką naszych chrześcijańskich sumień, nauczycielkę czynu etycznego w codziennym życiu każdego z nas. Jesteś nam potrzebna, Maryjo, jako Pani naszego codziennego katolickiego postępowania. Chcemy przełamać przytłaczających niektórych braci koszmar bez sensu i bez nadziei. Pękły przecież wiemy więzy zewnętrznego zniewolenia, ale pozostało niestety u wielu zniewolenie wewnętrzne. Droga do odrodzenia w kraju prowadzi przez uzyskanie wolności osobistej każdego z nas. To trzeba pamiętać, bo tylko wtedy, bo tylko wewnętrznie wolni ludzie od zła i przewrotności mogą tworzyć sprawiedliwą Rzeszę Duchowieństwa Diecezjalnego i Zakonnego. Przybyli na spotkanie z Tobą nie tylko kapłani odpowiedzialni za przebieg Twojego nawiedzenia. Przybyli też siostry zakonne i młodzież duchowna z seminariów i nowicjatów. Są tu po to, by wyprosić na długie miesiące peregrynacji, bo aż do 18 grudnia 1994 roku moce ducha, siły fizyczne i świętą gorliwość
biskupom, duszpasterzom, misjonarzom, spowiednikom, kaznodziejom i żarliwość gorącą całemu ludowi Bożemu. Weź swoją szczególną opiekę synów i córy Kościoła, duchownych i laika, którzy przez swoje poświęcenie zmieniają oblicze dolnośląskich ziemi. Ufamy na lepsze. Utrwalaj w nas miłość do Twojego Syna i do Ciebie, Królowo Narodu. Błogosław im. Broń od złych ludzi. Ucz ofiarności w służbie Bogu i człowiekowi. Spraw, by byli solą ziemi i światłością świata. Przypomnę Ci, Matko, w tych murach wiersz polskiego poety. Tyś ziemi naszej królową, potężną Polski strażnicą, w Tobie wcielone jest słowo Boga Rodzico, Dziewico. Wszak chram Twój to Polska cała, pierś ludu to Twoja stolica, niepokonana i biała, Bóg Rodzico, Dziewico, bądź z nami, nauczaj, umacniaj dobro, uświęcaj. Serdeczne dzięki składamy księdzu metropolicie. Obraz jasnogórski,
prawej niezwykłą czcią wierny. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapach walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Rozpoczyna się liturgia Słowa Bożego. Wszystkich stojących w katedrze i poza katedrą, na placu, na ulicy katedralnej, prosimy, wytrwajcie. Ale z miarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkie otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundament morzu. Abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. Pan z wami. I człowiek wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Umiłowany Arcy.
pasterzu świętego kościoła Bolesławskiego, kardynałem Henryku, najdostojniejszy kardynał Franciszku, metropolitą krakowski, czcigodni arcybiskupi, biskupi, kapłani, diakoni, alumni, siostry zakonne, szanowne autorytety cywilne, wojskowe, naukowe, społeczne, umiłowani siostry i bracia, kochani wrocławianie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. To słowa, które wypowiedziała święta Elżbieta, gdy do niej przybyła Matka Najświętsza. I te słowa wypowiadamy my dzisiaj. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. I kierujemy te słowa do Matki Najświętszej przybywającej, wierząc, że w niej jest wzór wiary. Że ona jest pierwszą, która naprawdę uwierzyła Bogu i Boga przyjęła do swojego serca i przyjęła Syna Bożego Jezusa Chrystusa i dała swoje życie na Jego służbę i na służbę Ewangelii. Dlatego ona jest dla nas wzorem wiary. Patrząc się w nią, kształtujemy naszą wiarę. I oto ta mistrzyni wiary, nauczycielka wiary, pierwsza w wierze, która uczy wiary całej Kościół, przybyła w znaku obrazu do Wrocławia. Wrocław, ile z tym miejscem kojarzy się uczuć, obrazów, historii. Ksiądz kardynał, witając Matkę Najświętszą, wypowiedział bardzo dużo z tych treści, które nas dzisiaj ożywiają. Pragnąłbym włączyć się w te wypowiedziane treści, ale niejako trochę z boku, patrzący na Wrocław także jako na miasto wiary, które z wiarą przyjmuje Matkę Jezusa Chrystusa. Wrocław to wielka historia, spinana klamrami z przeszłości błogosławionego Czesława, z niedawnej teraźniejszości błogosławionej Edyty Stein. Co obrębie tego czasu dokonywało się pod względem wiary, ile tutaj Bóg dokonywał dzieło zbawienia, to On sam jedynie wie. Ale dzisiaj patrzymy na Wrocław zmieniający się. I dobrze, że ksiądz kardynał wspomniał rok pierwszego nawiedzenia, 1963 rok. Od tamtych czasów wiele się zmieniło. Powstały nowe kościoły, nowe.
sztandarami parafialnymi wzdłuż trasy, a szczególnie tutaj, przybliżając się do katedry, ile było tej modlitwy, szczerego oczekiwania i tej świadomości Kościoła, która każe z wizerunkiem Matki Bożej łączyć nasze odrodzenie, umocnienie naszej wiary ku nabraniu większych sił na budowanie jutra. Tak zdajemy egzamin wiary w okoliczności powtórnego, uroczystego przyjścia obrazu Matki Bożej. Żeby tamto nawiedzenie pamiętać, trzeba mieć 40 lat przynajmniej. A czasy zmieniają się wtedy. Był Sobór Watykański II, który dawał nam impuls wiary i myśli po to, żeby kształtować nasze życie. Dzisiaj sami niejako zmagamy się ze sobą, kiedy jesteśmy w wolności. I wielu ludzi lęka się wolności. I możemy się zapytać, czy można się lękać wolności. Tak, bo wolność jest jak skarb, który można zgubić. Wolność jest jak drogocenny przedmiot, który można zgubić. Można źle wykorzystać. I dlatego są te nasze lęki związane z wolnością. I chcemy je zawierzyć Matce Najświętszej, która jako mistrzyni wiary uczy także wolności. Uczyła nas podczas pierwszego przejścia przez Polskę i sama doznała niewoli. Przestała by być wolna.
dopiero wtedy może realizować się prawdziwa wolność, kiedy ona umie ukierunkować się ku dobru, a wolność nie jest do ukierunkowania ku zwyczajnie. Oto najmilsi bracia, taki nasz egzamin, jak gdyby rachunek sumienia z tej pierwszej wizyty i tego naszego apelu przed obrazem, doświadczonym obrazem, znającym Polskę i Polaków, ten rachunek sumienia szczery i otwarty z naszej wiary. Przyjęliście najmilsi z wiarą, piękną wiarą. Ta wiara jest o pięknej wierze, tak mało się pisze, a ona jest taka wspaniała i umacnia człowieka. Spójrzmy na wiarę młodzieży. Wydaje się, tak wielu kwestionuje postawy religijne młodzieży. Gdy Ojciec Święty naznaczył Denver w środku kontynentu Ameryki Północnej, wielu mówiło, to tak daleko, tam niewiele młodzieży przyjedzie. Młodzież tam jest zaświadczała bardzo, poza tym koszta. Po co Ojciec Święty wybiera takie miejsce? I wielu powątpiewało, mając te wątpliwości co do postaw wiary młodzieży. I oto okazało się, tak jak i 2 lata temu w Częstochowie, tak jak i 4 lata temu w Komposteli w Hiszpanii, że młodzież przybywa, bo chce być razem. To jest wspaniały fenomen tej wiary, która chce w młodości zamanifestować się i zaznaczyć, że pragnie się modlić i pragnie wielbić Boga i pragnie zasady Ewangelii prowadzić swoje życie. I taki jest zasadniczy wpływ wiary młodzieży. Nie dajmy się wprowadzić w błąd przez wszystkie wiadomości, które nam o młodzieży przynoszą jakieś katastroficzne wydarzenia. Zniszczone cmentarze, wypadki w Jarocinie. Nie dajmy się takim epizodycznym wydarzeniom uwieść, bo one nie są obrazem tej rzeczywistości postaw społeczeństwa i młodzieży, jaka jest naprawdę w sercach ludzkich. I nie tylko ten fenomen bycia razem młodzieży w Denver i ta wielka modlitwa godzinami nocnymi z Ojcem Świętym. Ale ważne jest to, co młodzież napisała sama o sobie. Powiedziała, że zauważa cechy młodości, do których należy
co jest zaprzeczeniem tych wartości. Niestety wydaje się czasem, jakby w tym oporze wobec zła młodzież osłabła. Gdybyśmy analizowali historię od apostołów aż do po nasze czasy, to widzielibyśmy zawsze ten bunt młodych ludzi przeciwko złu. Apostołowie byli młodymi ludźmi, młodymi rybakami, których powołał Chrystus i był w nich bunt przeciwko faryzejstwu, przeciwko temu, co było złe w tamtych czasach. Buntował się święty Franciszek nawet przeciwko swoim rodzicom, widząc ich tylko życie, dobrobycie i ideały, jako tylko zamożności i władztwa na tym świecie. Z buntownikami takimi byli młodzi święci i Maksymilian Kolbe, i Mickiewicz, kiedy tworzył filomatów i filaretów, i Wysocki, kiedy Elkanet, który przygotowywał wybuch powstania listopadowego, i ksiądz Korupka, który szedł na czele młodzieży w bitwie o Warszawę, w cudu nad Wisłą. To wszystko wynikało z tego oporu młodzieży przeciwko złu. I dzisiaj o także jest. Komunizm trochę wyciszył. Chciałby zwyczaić młodych ludzi od tego buntu, bo wszystko zakładał, wszystko dawał za cenę wyciszenia, uległości, za cenę kariery. Każdy wie, mogło wybaczyć swoją wolę i pytania, i stawiania kwestii, i oporu przeciwko złu. Dzisiaj przychodzi ten panowa fala. Już nie buntu, ale zrozumienia tego, że trzeba czynić dobrze. I tak jak podczas pierwszego nawiedzenia obrazu Matki Bożej, w czasie nawiedzenia we Wrocławiu towarzyszył impuls Soboru Watykańskiego II. Tak dzisiaj przez nasz kraj idzie fala modlitwy. Tej modlitwy zawierzenia Matce Najświętszej. Ta modlitwa jest wspomagająca obraz nawiedzający, bo ona przede wszystkim mówi, kim my jesteśmy. Pyta się, byśmy sami odpowiedzieli, kim my jesteśmy w naszej postawie wiary. A potem kieruje oczy ku Maryi i chce także ją określić jako Matkę Chrystusa.
Kolejny raz stajemy przed Tobą i wyrażamy cześć, uwielbienie, wierność, ufność i miłość. Czynimy to razem z nowym pokoleniem, które podejmuje tysiącletnią tradycję wierności Chrystusowi i Kościołowi. Po odzyskaniu wolności, trwając w państwie polskim, wiemy, że spoczywa na nas obowiązek osobistego, rodzinnego i społecznego budowania ojczyzny na trwałych zasadach ewangelicznej wiary. Te zadania dzielimy z rodakami żyjącymi na wszystkich kontynentach. Jesteśmy świadomi naszego wrośnięcia w dzieje Europy, dlatego przyjaźnią chcemy ogarnąć wszystkich ludzi o innych tradycjach wiary i kultury, którzy żyją pośród nas lub w naszym sąsiedztwie. Jesteśmy słabi i grzeszni, a na naszym ciele nie zatarły się jeszcze blizny zaborów, okupacji, powstań i prześladowań ze strony bezbożnych ideologów. Jednak pragniemy wzmocnić to, co dobre i solidarne. I na Twoim ołtarzu jasnogórskim, Mario, w okresie historycznego zwrotu w dziejach Polski złożyć nasze zawierzenie. Przez nasze zawierzenie pragniemy, Mario, w Twoich dłoniach zabezpieczyć służbę i posłannictwo naszego Kościoła wobec Ojczyzny i całej rodziny ludzkiej w trudnym dziś budujemy lepsze jutro. Przez lata II wojny wielkiej nowenny, przez rozważanie laski słowa i sakramentów, przez synod plenarny, który pozwala świeckim włączyć się w nową ewangelizację, przygotowujemy się do jubileuszu zbawienia roku 2000. Motywem naszej gorącej modlitwy i zawierzenia Tobie Kościoła w Polsce i Ojczyźnie Ziemskiej, w której żyjemy, jest potrzeba pomocy Bożej. Ty zaś, Mario, od wieków jesteś najskuteczniejszą pośredniczką daną ku pomocy narodowi. Rozległy jest obszar naszych słabości. Nowy materializm wabi i zniewala nawet sprawiedliwych. Pomijanie Boga, usuwanie Go życia społecznego, odrzucanie trwałych wartości prowadzi, jak wiemy z doświadczenia, do odzierania człowieka z jego godności. Jesteśmy świadkami głoszenia fałszywych kazań, przystrajania się zła w szaty dobra, zachłanności na władzę i bogactwo, niszczenia świata przyrody oraz ucieczki w zamknięty świat alkoholu, narkomanii i apatii. Rozdrażniony człowiek porzuca rodzinę, pracę, ojczyznę i przestaje być panem siebie. Trzeba budować domy, drogi i mosty, uprawiać pola i sady, rozwijać przemysł. A tymczasem wielu ludzi pozostaje bez pracy. Egoistyczne dążenia jednostek i grup do wygodnego życia za wszelką cenę spychają innych w bezradność i biedę. Nasila się chęć uprawiania zabójstwa nazwanego aborcją i eutanazją. Matko Najświętsza, z tej biednej ziemi, z tej lez doliny zanosimy nie tylko żal. Liczne prośby przedkładane Ci w poprzednich pokoleniach zostały wysłuchane. Za wielkie Twoje wstawiennictwo wyrażamy naszą radosną wdzięczność. Dziękujemy za ludzi, którzy z wytrwałą ufnością walczyli o wolność. Wśród tych ludzi są słudzy Boży, uczący nas, tak jak kardynał prymas Stefan Wyszyński, w
pełnego oddania się Tobie, Maryjo, oraz liczni błogosławieni i święci, nasi rodacy, ukazujący, jak żyć życiem Chrystusa w trudnych okolicznościach. Dziękujemy Ci, Matko Chrystusa, za każdą kroplę oszczędzonej krwi, za ludzi odważnych i prawych, za ludzi cichych, rozmodlonych i ofiarnych, dzięki którym powstało wiele dobrych dzieł, wyzwoliła się pomoc bliźnim. Dużo otrzymaliśmy w ciężkich trudach, dużo mamy do dania biednym braciom. Dziękujemy Ci, Mario, za cztery krzepiące pielgrzymki do Polski następcy świętego Piotra, naszego brata Jana Pawła II. Dziękujemy za kapłanów i wiernych, wytrwalnych w posłudze Ewangelii. Dzięki nim w polskim krajobrazie wyrosło wiele świątyń i kaplic, gdzie Chrystus jest obecny wśród ludu. Dziękujemy za tych chłopców i dziewczęta, którzy weszli na drogę służby kapłańskiej i zakonnej i głoszą Królestwo Boże także poza naszym krajem. Dziękujemy za nowe metropolie i diecezje, dzięki którym sprawniej służymy Eucharystii, rozwijamy posługę słowa i dobroczynności. Dziękujemy za wszystkich świeckich, włączonych i włączających się w życie Kościoła, szczególnie przez synod, ruchy i organizacje. Dzięki wspólnotom, które skupiają wspaniałą młodzież, dzięki doświadczeniom pielgrzymek, Kościół jest miejscem pokoju i radości. Szczególnie jednak dziękujemy za Twoją krzepiącą obecność w jasnogórskiej stolicy, w licznych sanktuariach i w obrazie nawiedzenia jest trudzenie goszczącym w parafiach. Maryjo, zanim wypowiemy nasze zawierzenie, które będzie prośbą i błaganiem, wyrażamy Ci nasz dziecięcy hołd i uwielbienie za to, że sam Bóg Tobie pierwszy zawierzył, oddając Ci Syna. Syn Jezus Chrystus zawierzył Tobie na krzyżu Kościół Święty i nas. Dlatego za Janem Pawłem II śmielej mówimy: Matko naszego zawierzenia. Oddanie się Tobie wyrażali nasi praojcowie i ojcowie, stąd też jesteśmy związani trwałym przymierzem z Tobą. Ty, Matko Chrystusa i Kościoła, potężna świata Królowo i pokorna służebnico Pana, doszłaś do pełni zbawienia i chwały tam, dokąd zdąża cały Kościół, oczekując powtórnego przyjścia Chrystusa i pełni Królestwa Bożego. Jesteś obecna w misterium Chrystusa i Kościoła, wzorze naszego postępowania. Ucz nas, jak iść za Chrystusa. Zawierzamy Ci, Królowo Świata, naszą obecność w rodzinie ludzkiej. Spraw, aby nasza łączność z innymi narodami służyła pokojowi i rozwojowi. Zawierzamy Ci, Matko Kościoła, misję uświęcania przez miłość, jaką Twój Syn zlecił Kościołowi. Zawierzamy Ci duchowieństwo, zakony, świeckich, szczególnie młodzież, przełożonych kościołów chrześcijańskich, dialog ekumeniczny oraz ludzi niewierzących lub szukających Boga. Parafią wspierane prawem państwowym pielęgnują miłość i przebaczenie. Troskliwa Matko z Nazaretu, zawierzamy Ci nasze dzieci i młodzież, ich zdrowie fizyczne i moralne, ich wychowanie i kształcenie w
przedszkolach, szkołach i wszystkich uczelniach, oby znalazły zawsze kochających i mądrych wychowawców i nauczycieli. Królowo Polsko, zawierzamy Ci Polskę, ojczyznę naszą, przekonanie, że jest zgodne z wolą Bożą, aby nasze państwo było rządzone wolą obywateli z poszanowaniem praw boskich, by było sprawiedliwe i gospodarne. Dal polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią Chrystusa, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej bądź królową, natchnieniem i patronem. Rozpoczyna się dialog modlitewny. My wszyscy będziemy podejmować wezwanie: Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko Kościoła pielgrzymującego, Kościół cały z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko najwyższego kapłana, biskupów, kapłanów, diakonów i alumnów, zakonników i zakonnice, Maryjo, Tobie zawierzamy. Służebnico Ewangelii, świeckich apostołów Kościoła w Polsce, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko i Królowo Polski, wolną ojczyznę, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko niosąca Jezusa do świętej Elżbiety, zatroskanych o chrześcijańską tożsamość Polski, Maryjo, Tobie zawierzamy. Przewodniczko na drogach wolności, prezydenta Rzeczypospolitej, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko dobrej rady, Sejm i Senat Rzeczypospolitej, Maryjo, Tobie zawierzamy. Warownio bezpieczna, rząd Rzeczypospolitej i polityków, Maryjo, Tobie zawierzamy. Hetmanko obrońców ojczyzny, Wojsko Polskie i Stróżów Ładu Społecznego, Maryjo, Tobie zawierzamy. Niewiasto słuchająca Boga, ludzi kultury i środków społecznego przekazu, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko rodząca w Betlejem, każde poczęte życie ludzkie, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko rodziny z Nazaretu, rodziny nasze, wspólnoty życia i miłości, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko szukająca schronienia w Egipcie, Polaków żyjących na wszystkich kontynentach, Maryjo, Tobie zawierzamy. Małżonko Józefa Robotnika, pracujących, bezrobotnych i ubogich, Maryjo, Tobie zawierzamy. Nauczycielko z Nazaretu, odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko szukająca zagubionego syna, młodzież naszą i dzieci, Maryjo, Tobie zawierzamy. Troskliwa gospodyni z jasnogórskiej Kany, wszystkie trudne sprawy polskiej codzienności, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko wędrująca z apostolami wśród landów galilejskich, głody polskiej ziemi i wszystkich rolników, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko, niewiasto z Kalwarii, służbę zdrowia chorych i cierpiących, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko Kościoła modlącego się w wieczerniku, Kościół nowego tysiąclecia, Maryjo, Tobie zawierzamy. Maryjo, Matko i Królowo Polski, zawierzając Tobie wolną ojczyznę, całe dziedzictwo chrześcijańskiej przeszłości, w Twoje dłonie składamy nasze serca, myśli, słowa i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas po drogach przebaczenia i jedności. Oddalaj od nas zwątpienia, broń nas przed zlem. Umacnij w nas nadzieję. Matko, prowadź nas do Chrystusa.
Chrystusa, byśmy z Nim i przez Niego doszli do Ojca w jedności Ducha Świętego. Amen. Teraz złóżmy wspólnie wyznanie wiary. Rozpoczynamy modlitwę, ofiarę, liturgię. Thank you.
Boże, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Sprawne, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które działałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wyjrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i dzień zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem II, naszym biskupem Klementem, wszystkimi biskupami, całym duchowieństwem i ludem Bożym. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się w nogi, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmocny, wielności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, sobie znak pokoju.
Baranek Boży, który kładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Przed ostatnim błogosławieństwem słowo podziękowania.
Dla wszystkich powie nasz ksiądz kardynał metropolita. Że tak pięknie pokazaliście, jak jest naprawdę proces. Nie będę długo mówił, tylko tym najpiękniejszym słowem dla wszystkich serdeczne pulsacje. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz pomożenie nasze w imieniu Pana. Który spodziewa niech was błogosławi Bóg Wszechmocny, Ojciec i Syn i Duch Święty. I śpiewamy apel jasnogórski. Prosimy. Herzak Chrystus.